gdzie masz to gospodynię, że na tego, no co tu szykuje, co to na tego. No to ta, ta taka chuda, ona potrafi coś zrobić. Dużo pani spędza czasu w kuchni? Oj, bardzo dużo. Było, ale to nie można było wałka oblizać, bo będziesz miała łysego chłopa. A przeważnie jakiś tam kapuściarz, cebularz i mleko. W niedzielę obiad to obowiązkowo to była kapusta i pierogi. Kompot przede wszystkim. Kompot. Zapraszamy na spektakl do Wieceku w niedzielę. Na obiad o 15 i na kolację o 18. Myśmy to pomagali, ale taką główną gospodynią to była babcia.